Witam w kanale Zielonym. Dzisiaj gościem przed Dniem Kobiet naszym jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pani Lidia Burzyńska. Pani Lidio, kilka takich pytań. Co może pani poseł życzyć kobietom może w Dzień Kobiet, może o tym pierwszą? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, a szczególnie w przeddzień święta kobietom. Czego mogę życzyć? Na pewno życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze, ale zdrowia i siły do spełniania się w roli kobiety. W roli kobiety nie tylko w roli polityka, ale w roli przede wszystkim tej, która satysfakcjonuje każdą z nas, bo można do świętości, jak wcześniej podczas wystąpienia ksiądz pięknie powiedział, że do świętości kobieta może kroczyć różnymi drogami i właśnie wybrania, dotarcia i kroczenia tą drogą do świętości każdą, jakąkolwiek kobieta wybierze, życzę z całego serca. Wszystkiego dobrego. A jeszcze zapytam w takiej kwestii formalnej, jak można pogodzić rolę matki, żony z byciem właśnie kimś, kto jest posłem w Sejmie Rzeczypospolitej? Ja tutaj odwołam się do takiej zależności, że najpierw Pan Bóg stworzył mężczyznę, a potem kobietę, czyli jest, uzupełniamy się na każdej płaszczyźnie, w każdej roli. I to, co powiedziałam wcześniej, każdy z nas ma tyle siły, ile mu Pan Bóg daje, na ile mu Pan Bóg zezwala i tyle siły, aby zrealizować to, do czego został stworzony, aby wracając do mojej pierwszej myśli, aby kroczyć do tej świętości. Nigdy nie miałam z tym problemu. Powiem tak żartobliwie, że mnie, a chyba nie jestem odosobnionym przypadkiem kobiety, bardziej mobilizuje większa ilość zajęć niż mniejsza. Więc wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu. Dla chcącego nie ma nic trudnego. 500+ na dziecko, projekt, sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Co w tej materii można tak w kilku zdaniach powiedzieć mieszkańcom, na przykład Kłobucka? Tak w bardzo krótki sposób to powiem jedno. Szkoda, że rodziny, macierzyństwo i dzieci dopiero teraz zostały dostrzeżone. Pieniądze, jest powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają, ale te pieniądze są symboliczne. Jest to wsparcie tej najpiękniejszej części życia naszej ziemi, na świecie, jakim jest rodzina. Wydaje mi się, że nic nie zastąpi chęci posiadania rodzin, nic nie zastąpi chęci miłości i dobrego wychowania, dawania podwalin, ale dostrzeżenie, że rząd dba o rodziny, dostrzeżenie, że rząd chce wspomagać rodziny, wydaje mi się, jest bardzo dobrym kierunkiem do tego, abyśmy mogli być dumni, zarówno my, mieszkańcy z rządu, a rząd z nas, a wszystko na chwałę Bożą. A Kłobuck to również rejon pani okręgu wyborczego, prawda? Tak już nie tylko o kobietach, ale czego pani by chciała życzyć mieszkańcom, bo też zbliżamy się do takiego okresu przedświątecznego, świąt Wielkiej Nocy. Jeżeli o to można panią poprosić. Czego? Życzyłabym mieszkańcom powiatu kłobuckiego tego samego, co każdemu jednemu mieszkańcowi, co moim najbliższym, co mnie samej, czyli spełnienia, realizacji spokoju, bo spokój, jak Pan doskonale wie, jest tym nieodzownym elementem życia, funkcjonowania, po prostu bycia szczęśliwym i jak najmniej stresów, jak najwięcej radości i aby każdy jeden dzień, który budzi w nas nadzieję dobrego dnia, był dniem radości, jak najmniej smutku. Takich przyziemnych, po prostu jak najwięcej radości, bo radość i uśmiechu, bo uśmiech powoduje, że serce napełnione jest dobrymi fluidami. Ostatnie pytanie, czy pani poseł Lidia Burzyńska da się zaprosić do Kłobucka? Oczywiście, zarówno jako poseł Lidia Burzyńska, ale również jako kobieta Lidia Burzyńska, jako mieszkanka już okręgu, ale województwa, powiatu, jak najchętniej. Przyjmuję zawsze zaproszenie tam, gdzie jestem mile widziana i jestem tam, gdzie jest mój obowiązek. To dziękujemy w takim razie za wywiad i życzymy
udanego tego startu, bo to jest debiut pani w Sejmie. Życzymy tego, żeby to bycie w Sejmie było takim bardzo przyjemnym czasem i obfitowało oczywiście w pracę, którą pani tak bardzo lubi. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, a ja ze swojej strony może mogę i chcę zadeklarować, że właściwie bycie posłem jest to służba dokonana dzięki wyborom wyborców i nie zawiodę, albo powiem tak, zrobię wszystko, abyście Państwo byli ze mnie zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, do widzenia.